Energy Zone. Profesjonalna suplementacja sportowa. Białystok, ulica Kawaleryjska 20. Największy wybór i najniższe ceny w mieście. Specjalne rabaty dla posiadaczy kart kibica. Energy Zone. Z nami osiągniesz swój cel. Pierwsze to dzień dobry wszystkim. I tak samo przy okazji tam Kalispera. Żeby było wszystko jasne. Na pewno pierwsze to Omania nam pokazuje, co to znaczy przygotowanie się i co to jest przygotowanie się do bitwy o Ligę Europejską. Po pierwsze to przyjechali dwa dni wcześniej i chcieli nas trochę zaskoczyć i nie podawać, gdzie trenują i co robią, ale nie udało się to akurat, jeżeli chodzi o zespół Omonii. Dla nas to bardzo ważne, bo akurat wiemy, że bardzo dużo pracujemy nad taktyką i wiemy, że chcą zmienić ustawienie na 4-1-4-1 i jest to bardzo fajnie, bo mamy to od razu przygotowane już od samych podstaw. Tak samo bardzo mi się podobało, że jeden z bardzo znanych trenerów polskich pomagał rozpracowywać nasz zespół. I na pewno jedno, co jest bardzo istotne, to witamy w piekle, bo takie jutro na pewno tu zrobią nasi kibice. Omonia na pewno przebija nas finansowo i przebija nas doświadczeniem w europejskich pucharach. Druga sprawa to wszyscy śmieją się bardzo często z cypryjskiej ligi, a trzech zawodników wyróżniających z polskiej ligi pojechało teraz grać na Cypr i żaden polski klub nie był w stanie im zapłacić takich pieniędzy, jak dostali w Apoelu Astis, Piątkowski i Semistylic. Jeżeli chodzi o zespół sam Omonii, na pewno znamy tych piłkarzy jak Kirm, Gulon, których z polskiej ligi i z Kembriego, którego przeciwko greckim jednemu klubowi też prowadziłem. Pierwsze to Gulon i Kirm grali w polskiej lidze i z Kembri, jak pracowałem w Grecji, to w Panioniosie grał wtedy, ja pracowałem w Alisie. I to jest akurat, jeżeli chodzi o tych zawodników, to znamy ich bardzo dobrze. I innych zawodników też mamy rozpracowanych, bo analizowaliśmy ich, mieliśmy ich treningi tak samo obserwowane na Cyprze. Bardzo trudno nam było zdobyć płytę z Batumi, ale przy okazji chciałem George'owi Popchadze bardzo podziękować, bo jednak pamięci ma Jagiellonię i pomógł nam zdobyć płyty z tego meczu. Trafią się dwa zespoły, które już grały, bo rok temu graliśmy w Grodzisku. W tym spotkaniu wygraliśmy 3-0, ale tylko jeden zawodnik z tego składu praktycznie jest dalej w Omonii. I dlatego obydwa zespoły na pewno się bardzo znają dobrze, bo jeden jest rozpracowany przy pomocy Polaków, a my rozpracowaliśmy sami. My, zawodnicy, mamy tutaj swoją robotę do wykonania. Wiemy, że to będzie o wiele cięższy mecz niż z drużyną litewską w pierwszej rundzie. I będziemy się starali od początku narzucić swój styl grania i pokazać, że zespół cypryjski nie będzie miał tu za wiele do ugrania. Jesteśmy pewni swoich umiejętności i to, co trener powiedział, na pewno tutaj zawodnicy Cypru nie będą mieli łatwo. Tak jak trener powiedział, przyjadą tutaj do białostockiego piekiełka i pokażemy, że jesteśmy w stanie wygrywać nawet z takimi drużynami jak Apoel. Omonia. Jeżeli chodzi o samo przekonanie, to na pewno wszyscy zawodnicy są zwarci i bojowi do tego, żeby grać. I skład na pewno dopiero przed samym meczem podamy i nawet jak wiem, jaki będzie, to nie powiem. Po pierwsze, to na jednej wycieczce już byliśmy w Grecji kiedyś, także to akurat było bardzo trudne. Na wakacje to sobie sam pojadę kiedyś, a tam na pewno będzie jeszcze większa wojna, bo wiemy, że to też są fanatyczni kibice i od przyszłego tygodnia po tym meczu, już po meczu z Koroną, będziemy przygotowywać się na to, żeby tam właśnie też zawodnicy byli przyzwyczajeni, bo tam jest też bardzo gorąco, w szczególności jedna trybuna za bramką, ale też mamy rozpracowany, kto jest szefem kibica, może go nie będzie w tym meczu. No i na pewno też przy okazji tak żałujemy, że ten trener z Omonii nie może być na ławce, bo to akurat też jest istotne mimo wszystko, że będzie musiał z trybuna. Na pewno przypilnujemy też, tak jak mnie pilnowali z meczu z Pawłodarem, że do szatni nie mogłem w ogóle wejść. My wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, w jaki sposób grać. Na pewno, no to co mówię, że zmiana ustawienia, a pozyskanie nowego zawodnika też szukają, żeby grać na dwie dziesiątki i na pewno zdecydowanie bardziej defensywnie, ale to wiemy, to mamy już przygotowane.